Dzień dobry, będziemy rozpoznawać moby w Minecrafcie. Zobaczymy, czy nam się uda to zrobić i czy zgadniemy wszystkie odpowiedzi. Tak więc zaczynamy! Jeżeli się spodoba, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, a my już przechodzimy do startu, tylko tutaj mamy jeszcze zasady. Czyli tak, game mode 2, mam game moda 2, poziom trudności pokojowy. Mam normalny, ale jest zaklinowane, czyli w mapie jest ustawiony normalny. Zasady, nie oszukuj, graj bez shaderów, baw się dobrze. Dobra, autor KCMB. Informacje, mapa ma 15 poziomów, musisz wskazać moba, którego widać. Powodzenia, gdzie jest start? A tutaj, dobra. Pyk! No i dobra, to jest... musimy teraz zgadnąć, co to jest. No raczej każdy chyba zgadnie, to najprawdopodobniej na 99,99999% owca. Tak? Tu jest owca i tu jest jeszcze krowa i świnia. No, ja stawiam na owce, w sumie to nic innego chyba nie może być. Pyk, dobrze. No i mamy tutaj krowę grzybową, krowę i osioł. No raczej osioł to nie będzie. Krowa grzybowa chyba też nie, ponieważ nie widać tutaj grzybków. Ale za to rogi krowy widać, tak więc no, musi to być zwykła, tak? Pyk, dobrze! I mamy tutaj odpowiedzi. Rybik cukrowy, no chyba za duże troszkę. Świnia i ocelot. No, jak dla mnie to jest świnia, nie obrażając oczywiście jej, ale to chyba będzie świnka. Pyk, no i oczywiście dobrze, no i to też już jest łatwe. To będzie lama, tak więc mamy, o akurat tutaj mamy lamę, konia i krowę grzybową. No i oczywiście to jest lama. Pyk, dobrze. No i chyba jedyna postać ma taki, taki kształt w Minecrafcie. Nieudany projekt świni. Creeper, szkielet i zombie. No, oczywiście to będzie creeper. Dobra, mamy... O kurde, tu już może być trudniej, bo to może być i zombiak, i husk. Tak więc mamy do wyboru szkielet, zombie i wiedźma. A no, to chyba będzie jednak łatwe. Jeżeli tutaj by był husk, no to faktycznie troszkę trudniej by było. No ale dobra, mamy tutaj zombie, pyk. No i dobrze. To tak samo może być szkielet zwykły i ten czarny. Mroczny szkielet, husk i szkielet. Mroczny szkielet różni się tym, że jest wyższy od nas. Czy ten jest wyższy? Chyba jest taki sam jak my. Tak więc wydaje mi się, że to będzie zwykły szkielet, a nie mroczny. Tak, chyba tak, bo... dobra. Szkielet. Dobrze! No i proszę bardzo, czapeczka, tutaj już widać te kontury czapeczki. Oczywiście będzie to wiedźma. Pyk, dobrze. I mamy tutaj konika. Dobrze, konik jest. I muł jest, koń, osioł i oczywiście to będzie koń. Dobrze. No i taki nos to ma tylko właśnie wiedźma i osadnik, villager, jak zwał tak zwał, albo i wieśniak niektórzy go nazywają. Taki nosek to oczywiście stojak na zbroję. No nie, chyba to nie będzie stojak na zbroję. Chociaż jakby się uprzeć. Płomyk, no raczej też nie płomyk. Osadnik, tak, to będzie osadnik. Pyk. Dobrze, a to może być i zarówno wilk i pies. Wilk, ocelot, rybik cukrowy. No jak mógłby to być rybik cukrowy? Rybik cukrowy jest taki malusienki. A to nie, dobra, ocelot też nie, bo to pieseł. Czyli wilkeł, dobra, dobrze. Myślałem, że to jajo jest, ale to już widać, że to jest tutaj kurka i mamy tutaj kurę, endermita, rybik cukrowy. Oczywiście to jest kurka. Pyk, dobra. No i latające odłamki, te patyki dookoła.
Widać, że to jest właśnie płomyk, jeszcze tutaj mamy do wyboru kostkę magmy, mroczny szkielet, no i oczywiście to jest płomyk, pyk. No i mamy tutaj kolejnego, to będzie chyba Enderman, chyba jedynie on taki duży jest i ma takie ręce w dół, takie długie ręce. Dobra, Enderman, strażnik, mroczny szkielet, w sumie to... Szkieleta by można było pomylić nawet z Endermanem, ponieważ też taki wysoki jest, chociaż może nie taki jak Enderman, nie pamiętam jak wysoki jest szkielet, ale no Enderman ma takie podłużne ręce tutaj, czyli Enderman, pyk, dobrze. No i mamy pająka. Pająk może być jaskiniowy i ten zwykły. Szlam, pająk, pająk jaskiniowy, no właśnie. No właśnie, właśnie, tutaj jak widzimy, możemy mieć i pająka jaskiniowego, i zwykłego. To wydaje mi się, że będzie zwykły, ponieważ tamten chyba troszkę mniejszy jest. Tak więc myślę, że spokojnie możemy odpowiedzieć, że to jest właśnie zwykły, tak? Zaraz się okaże, pyk! Dobrze! O, czyli to już koniec. Dlaczego? Dobra, czyli to jest koniec. Nie wiem po co to jest. Jeśli mapa ci się spodoba, zostaw diaksa. Dobra, game mode 1, możemy. Muszę włączyć tak jakby cheaty. Dobra. Nie da się game mode 1, patrzcie. Zablokował. O nie, zostało zablokowane. Game mode 1, game mode 1. No nie, nie mogę nic tu zrobić. Zostało zablokowane, nawet nie mogę na lanie nic zrobić. A jak dam tak Gular Play? Nie ma takiej komendy. Dobra, słuchajcie. Tak więc, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcineczka. Napiszcie w komentarzach, czy wy od razu wiedzieliście, jakie to moby. I po prostu napiszcie i zostawcie kciuka w górę. Tak więc, do zobaczenia. Jeżeli chcielibyście mieć taki sam fotel jak ja lub jakiś podobny, zerknijcie do linków w opisie.